zapraszam Państwa bardzo serdecznie na 7. edycję konferencji Storm Motor Poland w dniach 27-28 września 2023 roku do Katowic.
Ecol Unicon jest czołowym polskim producentem rozwiązań dla ochrony wód. Wierzymy, że każdego dnia możemy przyczyniać się do poprawy środowiska naturalnego. Dlatego w interesie środowiska działamy bez kompromisów, wykorzystując posiadane doświadczenie, wiedzę i kompetencje naszej kadry inżynierskiej. Posiadamy 4 zakłady produkcyjne w Polsce, szeroką sieć doradców techniczno-handlowych oraz ekip serwisowych i wykonawczych. Nasze produkty z sukcesem eksportujemy również na rynki zagraniczne na całym świecie. Przez ponad 25 lat zamontowaliśmy około 11 tysięcy pompowni i tłoczni ścieków. Zbudowaliśmy 600 zbiorników retencyjnych. Dostarczyliśmy ponad 30 tysięcy separatorów substancji ropopochodnych oraz 450 oczyszczalni ścieków. Z dumą możemy powiedzieć, że średnio w każdym powiecie w Polsce ponad 100 naszych urządzeń przyczynia się do ochrony wód, a naszymi rozwiązaniami wsparliśmy ponad 50 tysięcy klientów. Produkujemy i dostarczamy rozwiązania dla infrastruktury miejskiej, drogowej oraz przedsiębiorstw prywatnych. Zbiorniki retencyjne miejskiej, drogowej oraz przedsiębiorstw prywatnych. Zbiorniki retencyjne Hydrozon, separatory i osadniki, pompownie wód opadowych, pompownie i tłocznie ścieków oraz oczyszczalnie Biofit. Oferujemy również usługi serwisowe, modernizacyjne i wykonawcze. Wszystkie te rozwiązania wspiera nowoczesny system Boomerang Smart służący do efektywnego zarządzania pracą urządzeń i obiektów w systemach VodCam. Ochrona środowiska wodnego jest istotna dla życia całego społeczeństwa. Rola Ecol Unicon to nie tylko realizacja celów biznesowych, to sztuka ochrony wód. Dzień dobry, mam nadzieję, że się dobrze widzimy i dobrze słyszymy. Bardzo bym prosiła Państwa o potwierdzenie na czacie, czy wszystko jest ok, czy nas dobrze widać, czy słychać. Tak, widzę, że jest ok, bardzo się cieszę. Witam Państwa na webinarze z cyklu Smart Eksploatator. Ja nazywam się Olga Długokęska i w firmie Ecol Unicon odpowiadam za organizację i komunikację naszych szkoleń online. Dzisiaj zapraszam Państwa na szkolenie dotyczące programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, czyli FENIX. Wiemy, że wiele osób zastanawia się, w jaki sposób mogą uzyskać dofinansowanie i na jakie elementy infrastruktury, na jakie produkty. Dlatego właśnie się tutaj spotykamy, wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom. O tym, na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie elementy zielono-niebieskiej infrastruktury można będzie dofinansować z programu FENIX. O tym opowiedzą nasi eksperci. Gość z firmy retencja.pl Jacek Zalewski. Witaj, Jacku. Dzień dobry. A także znana Monika Kszczot, menadżerka produktu Ecol Unicon. Cześć, Moniko. Nasi prelegenci są już obecni. Jeszcze dwa słowa takiego krótkiego wprowadzenia. Ja po prezentacji zaproszę Państwa do pozostawienia kontaktu w formularzu ankiety. To jest taka propozycja dla tych, którzy poczują niedosyt i będą chcieli porozmawiać jeden na jeden zarówno z ekspertami Ecol Unicon, jak i ekspertami retencja.pl. Ja o tej opcji przypomnę oczywiście w odpowiednim momencie. I tradycyjnie też po prezentacji przewidzieliśmy sesję pytań i odpowiedzi, dlatego tutaj z tego miejsca zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa i do zadawania pytań na czacie. Ja tymczasem nie przedłużam, oddaję Jacku Tobie głos, a Państwu życzę owocnego i dobrego szkolenia. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. To ja też potwierdzę tylko, czy mnie słychać. Pytanie do Państwa. Mam nadzieję, że tak. O, świetnie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tak pomyślałem, że na wstępie zamiast przedstawienia się, to się zastrzegę, że moja wiedza na temat tych projektów, czy projektu FENIX jest poniekąd podobno do większości z Państwa, którzy będą słuchać tego wykładu, to znaczy nasłuchujemy tego, co rząd przygotowuje dla nas, co możemy przeczytać na stronach czy to Narodowego Funduszu, czy Ministerstwa Środowiska. I również tak jak Państwo bardzo czekamy na to, że te pieniądze zaczną płynąć, unijne, że FENIX wreszcie ruszy. Natomiast bazuje dość mocno na też wiedzy z poprzedniej perspektywy, i staram się to jakoś przetransferować na to, co czytamy dzisiaj, czyli na kryteria, na harmonogramy, które są publikowane.
Dlatego też to moje wystąpienie będzie miało taki charakter trochę nieformalny, bardziej próba udzielenia rady czy wskazówek tego, co nauczyliśmy się z poprzedniej perspektywy. Dlatego też nazwałem to moje wystąpienie deszczówkowy projekt inwestycyjny, bo dość często właśnie w ten sposób się mówi o tych projektach, czyli takie projekty deszczówkowe, tak? Czyli o systemach odwodnienia i retencji w miastach, czy zielono-niebieskiej infrastrukturze. I jak rzeczywiście jak jeżdżę dość dużo po miastach czy gminach, my się zajmujemy głównie w tym akurat obszarze po prostu projektowaniem czy przygotowaniem tego typu projektów pod dofinansowanie, no to beneficjenci pytają, jak przygotować taki sensowny projekt, albo czy jak mam projekt na półce jakiś tam konkretny, to czy on uzyska dofinansowanie i co trzeba zrobić, żeby to dofinansowanie uzyskać. Więc ja pomyślałem sobie, że tą prezentację dzisiaj zacznę w ten sposób, że sformułowałem takie pytania, które najczęściej padają względem mnie w tych miejscach. Spróbuję prosto udzielić na nie odpowiedzi. Potem przeszlibyśmy przez kluczowe kryteria, które już są opublikowane i o których już wiemy, jak będą wyglądać dla poszczególnych działań czy typów działań. Wskażę Państwu, które z tych działań i typów są istotne w tej perspektywie. A na koniec spróbuję nakreślić wzorcowy projekt, który według mnie mógłby się ubiegać o takie dofinansowanie. Proszę Państwa, jak przyjeżdżam na spotkanie, to pierwsze pytanie jest na ogół, czy już są pieniądze? Czy ktoś już dostał? Wszyscy tak czekamy, że pada właśnie pytanie o pieniądze. Z nowej perspektywy nie słyszałem, żeby ktoś dostał, natomiast z poprzedniej perspektywy finansowania oczywiście tak. Tych pieniędzy w poprzedniej perspektywie na tego typu projekty wodne, deszczówkowe, gospodarowania wodami w miastach było około 1,3 miliarda, więc całkiem spore dofinansowania, 5 konkursów. Tam możecie się Państwo przyglądać w tej poprzedniej perspektywie przede wszystkim działaniu 2.1.5 z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wyniki konkursów są na stronach, można się temu przyjrzeć. Były także fundusze norweskie, też częściowo wspierały tego typu projekty. W takiej końcówce, powiedzmy, perspektywy pojawiły się też projekty finansowanie projektów, czy projektowania może tak, albo przygotowania projektów, to też są bardzo często Państwa pytania, czy na przygotowanie można dostać pieniądze i to był program operacyjny, program pomocy technicznej, ale to powiedziałbym, że były takie resztkowe pieniądze i no, na to bym się najbardziej nie nastawiał. Jakie projekty uzyskały dofinansowanie? Proszę Państwa, bardzo, bardzo różne. Takim pierwszym, największym, o którym można było najszerzej usłyszeć, który no, rzeczywiście mocno wybrzmiał, to był projekt w Bydgoszczy, 60 kilka zbiorników retencyjnych, ogromny projekt, jak widzicie Państwo, 130 milionów. To są te, w których my braliśmy udział, powiedzmy tak wybrałem kilka, żeby Państwo zobaczyli, jakie jest rozpiętość tego. Miasto Łódź, 30 milionów dofinansowania, Starogard Gdański, 8, Pruszcz Gdański 8. Te projekty mogą być bardzo, bardzo różnej skali i różnego zakresu. Jest tutaj pewna swoboda. Widzicie Państwo też po prawej stronie, ile punktów uzyskały te projekty w poprzedniej perspektywie i takie finansowanie dostały. No więc w nowej perspektywie powiedziałbym, że wszystko to, co było w poprzedniej, zostało jeszcze wzmocnione albo mocniej brzmi. Cele klimatyczne powinny stanowić 25% nowej perspektywy, czyli te projekty na cele klimatyczne. Zapowiadano w 2020 roku 64 miliardy. To, co widzimy w tej chwili, to jest, że są opublikowane już harmonogramy po raz kolejny i opublikowane kryteria wyboru czy kryteria naboru do konkretnych konkursów. Także właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się już przygotowywać. No wierzymy, że te pieniądze pod koniec roku przypłyną. Natomiast przygotowanie nie jest łatwe, jest czasochłonne. O tym będę mówił dalej. Warto dlatego dość wcześnie zacząć. Widzicie Państwo, że mówimy o perspektywie, która trwa już od 2021 roku, czyli też należy sobie zdawać sprawę, że no, zbliżamy się do tej daty końcowej perspektywy, czyli też warto myśleć o tym,
czy zdążymy pieniądze na taki projekt wydać. Na co można dostać pieniądze? Więc na początek myślę, dobra wiadomość, projekty deszczówkowe mają taki charakter, że inny trochę niż wodkan, że są dosyć szerokie. Tutaj przy tej trzeciej kropce widzicie Państwo, że jest warunek, co najmniej 50% inwestycji powinno dotyczyć zagospodarowania wód opadowych. Natomiast czym ma być to pozostałe 50%? No to jest już pewna, nie wiem jak to powiedzieć, no pewna inspiracja, tak? co by to mogło być. Oczywiście powiązane z zagospodarowaniem wód opadowych, ale nie musi to być konkretnie rura czy zbiornik. W związku z tym ja tu sobie wypisałem oszczędzanie powierzchni, nasadzanie drzew, tworzenie zbiornika retencyjnego, jakaś zielono-niebieska infrastruktura, wodny plac zabaw, tak? Jakaś oczyszczalnia dla wód opadowych. Skala pomysłów jest tu naprawdę nieograniczona. Gdybym miał najkrócej pokazać, jak powinna wyglądać taka zmiana, to użyłbym właśnie tego obrazka z naszego projektu dla wodociągów w Słupsku. To jest jakby zmiana zagospodarowania i sposobu zarządzania przestrzenią, mógłbym powiedzieć, nie tylko wodami opadowymi w siedzibie wodociągów. No, tą zmianę widać, prawda? Z takiego dość mocno uszczelnionego terenu na teren rozszczelniony ze zbiornikami, z zielono-niebieską infrastrukturą, z znacznym rozszczelnieniem powierzchni. I oczywiście w tym wszystkim przewija się bardzo zielono-niebieska infrastruktura. Ona występuje pod najróżniejszymi hasłami. Niektórzy mówią błękitno-zielona infrastruktura, BZI, zielono-niebieska, czyli ZNI, Nature-Based Solutions, czyli rozwiązania oparte o przyrodę. To też jest, to chyba ministerstwo tutaj tego słownictwa używa, także dość często. Dawniej mówiło się o sustainable drainage, czyli zrównoważonym odprowadzaniu deszczówki. W każdym razie łączymy deszcz, łączymy to, co niebieskie, z zielenią i to bardzo silnie jest akcentowane. Gdyby Państwo chcieli więcej na ten temat, proszę sobie zrobić, nie wiem, print screen, ściągnąć te dwa katalogi naszego autorstwa, czy gdzie ja brałem udział jako autor, dla Bydgoszczy czy dla Kalisza. Myślę, że to będzie ogromna inspiracja co do tego, co tak naprawdę można zrobić. Przejrzyjcie Państwo te katalogi, zapoznajcie się. Myślę, że to będzie bardzo pomocne. Często pojawia się pytanie, czy na wszystko trzeba mieć pozwolenia. Z założenia są jakby dwie metody. Mówimy tutaj o takich dużych projektach deszczowych. Albo 40% zakresu projektu, jeżeli mówimy o tak zwanym czerwonym filiku, czyli o projekcie, który ma już projekt budowlany czy wykonawczy, nie będzie robiony na zaprojektuj i zbuduj, to 40% zakresu musi posiadać pozwolenia czy zgłoszenia. Jeżeli mówimy o projekcie typu design and build, zaprojektuj i zbuduj, to PFU musi być czy program funkcjonalno-użytkowy na cały zakres. To są warunki wejścia. Często pojawia się też taka sytuacja, że gdzieś rozmawiamy i ktoś mówi, no mam projekt kanalizacji, tu bym chciał uzbroić ten teren, prawda, nowy, nie wiem, potem PZP czy jakieś osiedle, czy mogę na to dostać dofinansowanie, no to jest kanalizacja deszczowa. I tu cytuję Państwu wystąpienie pana Piotra Czarneckiego z Ministerstwa Klimatu i Środowiska na Stormwater Poland 2020 na naszej konferencji, który bardzo jasno powiedział, nie dostanie dofinansowania projekt, którego przedmiotem jest tylko budowa kanalizacji deszczowej. Czyli widzimy, że tutaj ten, no inżynierowie by powiedzieli, ta miękka część, ale tak naprawdę to się staje powoli naszą domeną, naszą inżynierią, czyli właśnie współgranie z przyrodą, właśnie te zielono-niebieskie rozwiązania, na to ministerstwo stawia i to jest rzeczywiście imponujące, bo widać to wyraźnie we wszystkich kryteriach. Ile będzie pieniędzy? No, mówi się o 85% poziomie dofinansowania. Feniks cały to jest 24 miliardy. Natomiast 1/3 z tego kierowana jest na, ja to nazywam, adaptacyjne zagadnienia wodne. Czyli możemy mówić o ogromnym wzroście w stosunku do poprzedniej perspektywy. Pierwsze konkursy, które mają się wydarzyć już tam wrzesień, październik, to jest mniej więcej 500-600 milionów. Kwota do końca tego roku na te, nazwijmy to, naszego typu tematy przekracza 1 mld zł. W tym, co w tej chwili widzimy w harmonogramach, zwracam uwagę, że to już jest chyba czwarty harmonogram opublikowany,
Te kryteria też są korygowane. No, ostatnie zmiany były gdzieś tam w maju, a nawet w czerwcu, chyba kilka dni temu. W związku z tym naprawdę trzeba tam czujnie patrzeć, no ale zachęcam właśnie do oglądania tej strony phoenix.gov.pl, ale wciąż mówimy o tym roku, roku wyborczym albo okresie tuż po wyborach, więc to też musimy gdzieś mieć w tyle głowy, że to są wszystko też sprawy rządzone bardzo politycznie w dzisiejszych czasach. Czy są pieniądze na projektowanie? Bardzo często Państwo pytacie, no to, ale czy na Waszą pracę są pieniądze? No z żalem odpowiadam, że na razie takich pieniędzy nie widzę. Tu niestety trzeba coś zainwestować, żeby coś otrzymać, no ale wydaje się, że to jest warte świeczki. W 2024 przewidywane są konkursy na pomoc techniczną w ramach działania 8. No na razie tym się, przyznam, nie zajmowałem, bo wydaje mi się, że to jest tak odległe spojrzenie, że tak naprawdę nie o to chodzi. Tak? My musimy teraz się przygotowywać, żeby móc w miarę sensownie startować w tych konkursach. Nie mówię już o uzyskiwaniu pozwoleń, to dopiero to też trwa, prawda? Pytania się pojawiają, czy premiowane jest wykorzystanie deszczówki. Tak, nie tylko jest premiowane, ale konieczne. I tu mówimy o infiltracji, o nawadnianiu, podlewaniu, myciu ulic, chłodzeniu, celach najróżniejszych gospodarczych, toaletach, praniu. To, co jest ciekawe, to, że infiltracja też jest uznawana za wykorzystanie deszczówki. To jest bardzo mądre. To znaczy ten pierwotny powrót wód opadowych do ekosystemu, czyli taki mniej inżynierski, czyli staramy się po prostu, żeby nie zaburzać obiegu wody w przyrodzie i jak najszybciej ją, jak najbliżej miejsca, gdzie spada z deszczem, wprowadzać z powrotem do ziemi. Przyznam, że to trochę taki prowokacyjny slajd zrobiłem, bo dość często pojawiają się takie projekty typu kąpielisko w mieście. Tak? Mamy jakieś tam zbiornik albo chcemy napełnić jakąś zagłębienie. No i tam, prawda, mieszkańcy chcieliby mieć kąpielisko, turystykę rozwijać i tak dalej. Czy na to są pieniądze? No więc tu muszę powiedzieć, że no niekoniecznie, to znaczy pewne możliwości może tutaj są, ale co do zasady nie o to chodzi, żeby robić jazy na rzekach i kąpieliska. Tu bardziej chodzi o zagospodarowanie wód opadowych. Na co warto zwrócić uwagę, to na kryteria działania 0204, czyli 2.4. Tam są takie typowe zbiorniki na rzekach, natomiast tam też mówi się o tym, że inwestycje nie mogą wymagać derogacji, czyli odstępstwa od ramowej dyrektywy wodnej. W związku z tym trzeba ostrożnie z takimi sprawami jak przegradzanie rzek. W tych projektach typowo miejskich, no to nie są to projekty na rzekach. Tak? Natomiast no oczywiście, jeżeli ktoś wykorzystuje wody opadowe i równocześnie ten zbiornik funkcjonuje jako kąpielisko, więc nie stoi na przeszkodzie. To może właśnie te 50%, które mamy gdzieś tam spoza systemu deszczowego, można się zastanawiać, jak tutaj to uzasadniać. No i teraz najważniejsze działania, bo ten Phoenix dzieli się na działania i typy projektów w ramach tych działań. Przede wszystkim powinni Państwo patrzeć na działanie 1.2, czyli 0102 i 0204. One są łącznie opisywane. To mamy adaptację terenów zurbanizowanych do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom. I tutaj chodzi o wsparcie systemów gospodarowania wodami, ale właśnie z udziałem zieleni czy zielono-niebieskiej infrastruktury, rozwiązań opartych na przyrodzie czy rozwiązań opartych na naturze. Więc widzicie Państwo, że to jest bardzo mocno podkreślane już w samym tytule. Mamy także działanie 1.5, ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury i tam to są takie projekty, powiedziałbym, bardziej jeszcze zielono-niebieskie. Typ taki standardowy, zielono-niebieska infrastruktura i typ, który podkreśla bardzo odbetonowanie terenów miejskich, czyli walkę z betonozą. I wreszcie mamy działanie 2.4 i tym się raczej nie będę zajmował, bo dotyczy budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych, infrastruktury towarzyszącej skutków służących zmniejszaniu skutków powodzi lub suszy i wspierania małej retencji. Tu mówimy o takiej małej retencji gdzieś tam na ciekach. Tematy, myślę, że raczej dotykające Wód Polskich i skierowane na finansowanie działań Wód Polskich, więc myślę, że tym się dzisiaj mniej będziemy zajmować.
Jak wygląda taki konkurs? W konkursie mamy do czynienia z kryteriami horyzontalnymi i kryteriami specyficznymi. Każdy z nich dzieli się na obligatoryjne i rankingujące. Projekt musi osiągnąć pewne minimum, które są określane w każdym konkursie. Kryteria i punktacja już dzisiaj są znane i harmonogramy są ogłaszane z wyprzedzeniem, więc warto się z tym zapoznawać, a przy okazji konkursu jest podawane potem minimum. Tak się dzielą, to są rzeczy standardowe, pewnie Państwo to znacie już z wielu, wielu lat aplikowania o pieniądze unijne. Wszystkie projekty unijne muszą spełniać kryteria horyzontalne, to są takie rzeczy jak zgodność z ramami czasowymi, planem, brak podwójnego finansowania, kwalifikowalność projektu, pomoc publiczna, ale też i takie związane z równouprawnieniem, niedyskryminacją, równością szans itd. Natomiast to, co nas interesuje, to są specyficzne dla danego działania czy typu projektów kryteria i one dzielą się na obligatoryjne, czyli takie, które zero-jedynkowo po prostu musimy spełnić. Jeżeli mamy nie, to nas to wyklucza z otrzymania wsparcia. Jeżeli mówimy o tych rankingujących, czyli jakby przejdziemy tą ocenę zero-jedynkową, to jest ocena punktowa, no i tam po prostu jest ranking, kto otrzyma więcej, no i tu trzeba to minimum otrzymać. Metodyka i horyzontalne kryteria wyboru projektów są opublikowane, jest taki dokument na stronie Feniksa, stamtąd pochodzi ten obrazek. Więc jakie trzeba mieć decyzje i dokumenty, jakie są te kryteria? O tym właśnie teraz kilka slajdów. Zacznijmy od tych działań 1, 2 i 4. Myślę, że one są najbardziej dla nas interesujące, bo mówią o projektach takich najszerszych, w których zmieści się zarówno zbiornik firmy Ecomicon, jak i zielono-niebieska infrastruktura, jak i system odwodnienia, kanalizacja powierzchniowa, podziemna, zieleń, nasadzenia, odszczelnienia. To wszystko można połączyć w bardzo, bardzo ciekawy projekt. Generalnie dotyczy on dużych miast, tych, które miały MPA, czyli Miejski Plan Adaptacji przygotowywany, ale także stolic powiatów i miast od 20 tysięcy mieszkańców i dla nich jest tutaj taka relaksacja, że nie muszą mieć Miejskiego Planu Adaptacji, mogą mieć uchwałę o przystąpieniu do wykonywania takiego planu, ale generalnie przygotowanie Miejskich Planów Adaptacji jest także odrębną ścieżką finansowania, tam są działania, które są ukierunkowane wprost na przygotowanie MPA i na to też może można zwrócić uwagę, tym się dzisiaj mniej zajmuje. Bardzo ciekawe, że projekty powinny być skonsultowane społecznie, jeżeli to nie wynika wprost na przykład z decyzji środowiskowej, to trzeba to jakoś zrobić odrębnie. Gospodarowanie wodami, tak jak mówiłem, 50% budżetu, czy tego wartości projektu. I pojawiają się bardzo ciekawe takie kryteria, ja je tutaj oznaczałem kolorami, tak żeby Państwo widzieli, te niebieskie to są bardziej z wodą związane, te czerwone to takie, na które chciałem zwrócić uwagę, czarne to takie, powiedziałbym, proceduralne, natomiast zielone to są te, które dotyczą zielonej części, zielono-niebieskiej infrastruktury. Jak Państwo zwrócicie uwagę, tutaj ten komponent zielono-niebieski jest dosyć wyraźny i myślę, że on będzie miał kolosalne znaczenie rankingujące, to znaczy o ile w poprzedniej perspektywie było tak, że jakby mniej było tych projektów, to myślę, że teraz wszyscy się już nauczyli i będą składać. Państwo widzicie, tak? Wkomponowanie zbiorników, otoczenie, posiadanie decyzji środowiskowych, spowalnianie przepływu i tak dalej, i tak dalej. To już mówiliśmy o części tego, o tych posiadaniu 40% projektów. 1, 2 i 1, 4 rankingujące, to jest gotowość do realizacji, właściwa hierarchia działań, czyli po kolei idziemy w taki sposób, żeby nie oddziaływać, żeby jakby najpierw radzić sobie z wodami opadowymi w miejscu, gdzie one opadają i potem przez powierzchniowe zagospodarowania iść w kierunku tych zagospodarowań, powiedziałbym takich w celu wykorzystania wody opadowej, czyli zbiorniki podziemne i tak dalej. Ale mówimy też o przyroście powierzchni zieleni, o wykorzystaniu deszczówki. Widzicie Państwo, że łącznie tutaj można 78 punktów zgromadzić. Ja tu przejdę szybko. W 1.5 to są jeszcze bardziej podkreślone te sprawy zieleni, ale zasady do obligatoryjnych są podobne. O tym już mówiłem wcześniej. Zwracam uwagę na zgodność z miejskim planem zagospodarowania, na prawo dysponowania terenem,
To są rzeczy, które też powinniśmy mieć przygotowane i dokumentację. Dla rankingujących, dla tego działania 1.5, czyli zielono-niebieskiej infrastruktury, bardzo ciekawe, dobre uzasadnienie realizacji oparte o diagnozę potrzeb, jest oceniane bardzo wysoko, i gotowość do realizacji projektu. Tak? Pojawia się też takie kryterium jak adekwatność kosztów względem rezultatów i szczegółowość skalkulowania kosztów. Bardzo, bardzo ciekawe. No i działania informacyjne, do 10 punktów na edukację, na informacje. Te rzeczy się przewijają przez wszystkie te działania. Tak? Dla odbetonowania analogicznie powiedziałbym, ale też i bioróżnorodność nasadzeń jest istotna, wielkość odbetonowanej powierzchni, znowu gotowość projektu i wykorzystanie deszczówki, maksimum punktów, jeżeli to jest wykorzystanie także wód pochodzących spoza obszaru, o którym mówi projekt. Najczęściej to wygląda tak w naszym przypadku, że ktoś przychodzi, my wyliczamy, ile tych punktów bazowo mógłby uzyskać projekt, na który ma jakiś tam pomysł, a potem staramy się wspólnie pracować przez kilka tygodni, miesięcy, aby doprowadzić projekt do takiego kształtu, który uzyskuje tych punktów znacznie, znacznie więcej, po to właśnie, żeby uzyskać dofinansowanie. No i co musimy zrobić? Proszę Państwa, tak naprawdę mniej liczy się, albo oczywiście liczy się cel, bardzo, bardzo ważny jest cel, tak, prawda? Zgodność celu, ale równie ważna jest droga do tego celu, czyli jak projekt jest przygotowany, czy użyliśmy nowoczesnych narzędzi i metod pracy, czy projekt jest szczegółowo przemyślany i czy jest kompleksowy. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że to jest bardzo, bardzo szeroki zakres tego projektu. Im bardziej on kompleksowo rozwiązuje i adekwatnie problem, im bardziej zagospodarowuje wody opadowe w miejscu opadu, tym lepiej. Parę takich slajdów, w których chciałbym podkreślić kilka ważnych rzeczy. Dane wejściowe wykorzystane do analiz. To są zarówno deszcze, informacje o deszczach lokalnych, tu możecie je Państwo z Atlasu Panda uzyskać, ale także takie rzeczy jak wykorzystanie map glebowych, numerycznego modelu terenu, odpowiednich informacji o pokryciu terenu, inwentaryzacja i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nasze dane z Pandy są certyfikowane, to większość z Państwa już zna, którzy zna naszą firmę retencje.pl, także to tylko tak przechodzę szybciutko. Uwzględnienie zmian klimatu, tu się pojawia jeszcze mocniejszy na ten nacisk zarówno z projekcji RCP 4,5, jak i 8,5, czyli takich prognoz o różnej skali, powiedzmy tej prognozy, czy o różnej wartości prognozy, to należy uwzględnić i prognozy zmiany zagospodarowania w tych projektach 1.2 i 2.4. To są elementy, które już się pojawiały w poprzedniej perspektywie. Duży projekt deszczówkowy musi być przygotowany w oparciu o model hydrodynamiczny. Nie będę tutaj bardzo się nad tym rozwijał, ale proszę zwrócić uwagę na to, że najczęściej bez niego bardzo trudno jest trafić z odpowiednim rozwiązaniem i jego skalą, także ta adekwatność też tutaj wynika z przygotowania modelu. Jak wygląda zatem wzorcowy projekt? Takie ostatnie parę minut. Ja go przekażę Państwu na przykładzie Grudziądza. Tam przygotowaliśmy dla wodociągów, dla MGO w Grudziądzu, strategię efektywnego zarządzania wodami opadowymi, wychodząc właściwie od białej kartki i kończąc na dobrze zdefiniowanym projekcie, który następnie może mieć przygotowane studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie, bo już te wszystkie składowe są odpowiednio zdefiniowane, opisane i zwymiarowane. Elementy promocji widzicie Państwo w wierzchu, to jest ten fragment mówiący o promocji, o edukacji, o konsultacjach, o tym, że należy to wszystko tworzyć w jak najbardziej otwarty sposób we współpracy z mieszkańcami czy z tymi beneficjentami ostatecznymi naszego projektu. Jak ten projekt wykonywaliśmy? Więc wykonaliśmy inwentaryzację zarówno systemu, jak i stopnia uszczelnienia terenu czy powierzchni uszczelnionych. Przygotowany został model deszczy właśnie z Pandy z uwzględnieniem także zmian klimatu, następnie modelowanie hydrodynamiczne, identyfikacja miejsc wrażliwych, czyli tych miejsc, gdzie są jakieś przewężenia, podtopienia, gdzie może nastąpić, nie wiem, wylew nawet z kanalizacji ogólnospławnej, wszystkie miejsca niewydolności, czy potrzeby związane na przykład z suszą, bo to jest też druga strona medalu. Uwzględniliśmy zmiany zagospodarowania na rok 2050.
Efektem tego były koncepcje techniczne. Tych koncepcji powstaje dosyć dużo, czyli pomysłów. Następnie trzeba je jakoś spriorytetyzować po to, żeby beneficjent, żeby ten, kto aplikuje, mógł sensownie zaplanować taki projekt, bo nie zawsze wszystko jest możliwe do zrealizowania, nie zawsze na wszystko mamy budżet. I też zachęca nas ta instytucja finansująca do tego, żeby te projekty były możliwe do realizowania z najróżniejszych źródeł finansowania albo wprost po prostu wbudowane w jakieś działania, typu nawet budowa drogi. Ta droga nie musi być w pełni uszczelniona, może też od razu uwzględniać takie sensowne odwodnienie. Tak? Z naszej tej pracy powstało na przykład 4 zbiorniki w takim wysokim priorytecie, od 1,4 do 6 tysięcy metrów sześciennych, otwarte lub podziemne, odcinki do przebudowy kanalizacji deszczowej, widzicie Państwo zmianę z 300 na 1000, nowy odcinek kanalizacji deszczowej, szereg różnych działań o niższym priorytecie, to były zbiorniki, ogrody deszczowe, rozszczelnienia, pozyskanie nawet terenu pod retencję, odcinki kanalizacji deszczowej do przebudowy, zbiorniki podziemne itd., itd., a także wytyczne planowania przestrzennego, żeby właśnie już miasto przygotowywać na takie nowoczesne myślenie o wodach opadowych. Czyli wyszliśmy od, to co widzicie Państwo po lewej stronie, skali całego miasta, wchodzimy potem na przykład, myśmy robiliśmy wszystkie zlewnie miejskie, ale wchodzimy w taką konkretną zlewnię, na środkowym slajdzie widzicie Państwo efekt identyfikacji, chciałbym, problemów na podstawie modelu hydrodynamicznego, prawda, ten model w takim bardzo malutkim obrazku, ale mam nadzieję, że coś widać, i z tego wychodzimy na przykład do planowania gdzieś tam zbiornika retencyjnego. I drugi projekt w Grudziądzu, który niejako wpisuje się w tą strategię, chcieliśmy zrobić taką demonstrację, pokazać miejsce, które w sposób jakby najbardziej kompleksowy mogłoby zaprezentować idee, które leżą u podstaw tej strategii, a mianowicie dla szkoły podstawowej w Grudziądzu, takiej typowej tysiąclatki, którą tu widzicie Państwo na zdjęciach. No widzicie Państwo pewne problemy typu betonowy plac apelowy, tam są bardzo fajne boiska obok, to jest szkoła sportowa, szkoła integracyjna, więc tutaj taka podjazdy dla wózków inwalidzkich, ale ten duży teren stosunkowo słabo radzący sobie z wodami opadowymi, czy no, na pewno nie adresujący zagadnień zielono-niebieskiej infrastruktury. My podeszliśmy bardzo kompleksowo do zagospodarowania przestrzeni wokół tej szkoły, tworząc takie właśnie, nie wiem, zielone wyspy na tym placu apelowym. Widzicie Państwo muldę chłodną, widzicie Państwo ogród deszczowy, zagospodarowanie wód opadowych, ale też bardzo dużą pracę z ukształtowaniem terenu, z jego rewitalizacją, sprawami takimi jak krawężniki, gdzie, którędy wody opadowe będą płynąć, po to, żeby ich jak najmniej odprowadzać do kanalizacji. Widzicie Państwo ten obszar placu apelowego, który nabrał takiego charakteru, powiedziałbym, parkowego. Woda opadowa wprost z tych terenów uszczelnionych spływa pod drzewa. A tutaj właśnie te elementy, o których mówimy, które towarzyszą jakby projektowi, tym 50% zorientowanymi na wody opadowe, czy na przykład pochylnie dla niepełnosprawnych, ale one wynikają z ukształtowania terenu i ze sposobu zagospodarowania wód opadowych, a równocześnie uzyskujemy tak cenioną w projektach unijnych równość dostępu dla wszystkich do infrastruktury, w tym momencie sportowej, bo to jest, jak mówiłem, szkoła integracyjna. Więc takie wskazania, że pewne rzeczy można uwzględnić. Ile trzeba czasu, żeby takie projekty przygotowywać? 3 do 6 miesięcy na analizy, na prace koncepcyjne, myślę, że 3 do 6 miesięcy na projektowanie. No, pozyskiwanie pozwoleń to jest pytanie o pozwolenie wodnoprawne i barierę wód polskich. Ja napisałem 3 do 6 miesięcy, bywa, że 12. Słyszałem o takich, co i 24 miesiące potrzebowali na to, żeby pozwolenie uzyskać, więc myślę, że nie mniej niż 3 miesiące, nie więcej niż 18, tym bardziej warto zacząć. Na koniec jeszcze powtarzam, które było na filmie wstępnie, zaproszenie na Stormwater Poland 27-28 września do Katowic, do Centrum Kongresowego. Bardzo serdecznie Państwa zachęcamy też do korzystania z naszych usług, do rozmowy z nami.
tematy. Macie tu Państwo wypisane tym, czym się zajmujemy. Zachęcam do kontaktu ze mną. Można także zrobić print screena. Bardzo serdecznie dziękuję. Moniko, w Twoje ręce. Niestety, Moniko, nie słyszymy Cię właśnie mimo wysiłków. Nic się nie dzieje. Przepraszamy za drobne problemy techniczne. Moniko, proszę, żebyś się wyłączyła na chwilę i za chwilę, jak już podłączysz swój zestaw głośno mówiący, to zapraszam Cię do pokoju. Czy teraz słyszymy się? Wciąż niestety nie. Wciąż niestety nie. Ja myślę, że żeby nie zabierać czasu i dać Monice przestrzeń do tego, żeby się podłączyła, może Jacku, padło kilka pytań do Ciebie, to teraz wykorzystajmy ten czas na to, żeby na te pytania odpowiedzieć. Bardzo proszę. Okej, jesteś tutaj, więc w takim razie troszeczkę zmienimy dynamikę naszego spotkania, damy czas Monice, żeby się zdążyła podłączyć, a tymczasem przejdźmy do pytań. Witam, jaka jest perspektywa dla sektora prywatnego? Wie pan co, no tutaj te projekty z Feniksa są adresowane do jednostki JST. Tak? Przyznam, że ja bardzo mało mam do czynienia z dofinansowaniami dla sektora prywatnego, dla przedsiębiorców. Tu bym musiał przyjrzeć się, ale tak jak patrzyłem na zasady Feniksa, to tutaj mówimy przede wszystkim o samorządzie i o projektach, które są pozakonkursowe, skierowane do instytutów, do agent rządowych, tak? I nie wiem, lasów państwowych, kogoś takiego. Tutaj no ja przyznam, że sektora prywatnego tam nie dostrzegam. W Feniksie akurat. Kolejne pytanie. Czy wykonanie suchego zbiornika w obrębie rowów melioracyjnych może liczyć na dofinansowanie? Tak, oczywiście. Suche zbiorniki jak najbardziej, jeszcze w obrębie rowów, tak. Dobrze. I tu chyba bardzo szeroko, to znaczy myślę, że o nieomal wszystkich tych obszarach można by mówić, wszystkich tych działaniach. Czy przedmiotem dofinansowania musi być nowy twór, jak na przykład budowa zbiornika retencyjnego, czy można wnioskować o fundusze z przeznaczeniem na utrzymanie, na przykład oczyszczenie przez bioremediację? Na utrzymanie nie, to są co do zasady projekty finansowania inwestycyjne, przynajmniej w Feniksie. Natomiast wcale nie musi to być nowy twór, czyli możemy mieć do czynienia z jakąś rewitalizacją obszaru, ze zwiększeniem objętości, z nowymi funkcjami, z nowym odprowadzeniem do już istniejących odbiorników. Taki projekt na przykład robiliśmy w Mrągowie. Duży projekt, w którym wykorzystywano różne istniejące też elementy infrastruktury i dołączano do nich nowe, ale jak najbardziej można stary twór zmieniać. Natomiast oczyszczanie to raczej mówimy o deszczówce i nie o utrzymaniu.
Jak powinny wyglądać inwentaryzacje? Czy są jakieś wytyczne? Do dzisiaj nie spotkałem się z jakimiś wytycznymi. Mogę zachęcić Państwa chyba do bezpośredniego kontaktu. To długo by tłumaczyć. To znaczy inwentaryzację mam tak, inwentaryzację powierzchni, no to ja myślę, że tak pewnie z 5, 7, 8 typów powierzchni można by określać i je szczegółowo delimitować na nie wiem, w GIS-ie czy w jakimś oprogramowaniu, które potem pozwala modelować hydrodynamicznie. Natomiast inwentaryzacja sieci nie zawsze musi być w pełni geodezyjna, pełna jakaś tam majątkowa. Można to zrobić częściowo biurowo, tak, w oparciu o dane, w oparciu o mapy zasadnicze i w miejscach wątpliwych korygować. Ale to jest już kwestia indywidualna, no bo projekt przede wszystkim musi się bronić technicznie, czyli być tak jakby sensownie, pewnie zrobiony. Tak? I to bardziej dyktuje, czyli sensowność, a nie, że ktoś z zewnątrz narzucił nam jakiś konkretny sposób. Czy ta dodatkowa infrastruktura związana z powstaniem ogrodu deszczowego też może być wliczona do tych 50%? Ja uważam, że tak, w granicach sensowności, to znaczy nie wiem, co jest dodatkową infrastrukturą. Jeżeli mamy ogród deszczowy przy lotnisku i za dodatkową infrastrukturę uznamy lotnisko, no to myślę, że nie, ale jeżeli uznamy ławkę i ścieżkę do niego, jakąś, nie wiem, lampę, uważam, że tak. To ma stanowić jakiś sens jako spójna całość. Dobrze. Moniko, czy już my się słyszymy? Mam nadzieję, że tak. Potwierdzam. Dobrze, jesteś super, wreszcie. Słyszalna. Do reszty pytań przejdziemy w czasie sesji Q&A, także Jacku, proszę zostań z nami, a tymczasem oddaję Monice głos. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo Państwa przepraszam za powstałe problemy techniczne. Niestety złośliwość rzeczy martwych, czyli w momencie, kiedy potrzebujemy, żeby sprzęt działał, czasami zawodzi. Natomiast cieszę się, że już w tym momencie się słyszymy. Ja ze swojej strony, w uzupełnieniu do pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, którą prowadził Pan Jacek, chciałabym Państwu powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie produkty firmy Ecol Unicon wpisują się w założenia programu Phoenix. Jakie to są produkty, jak one działają, pokazać Państwu kilka przykładów wdrożeń takich realizacji. Natomiast chciałabym, żeby te projekty stanowiły dla Państwa taką bazę pomysłu, jak szerszy projekt skomponowany razem z rozwiązaniami dotyczącymi zielono-niebieskiej infrastruktury można połączyć z produktami Ecol Unicon, tak żeby otrzymać nie tylko ciekawy technicznie projekt, ale także projekt, który przyczyni się do poprawy jakości w zakresie gospodarowania wód opadami w mieście. Program Phoenix, czyli kontynuacja poprzednich programów dotyczących środowiska, dotyczy swoim zakresem takich aspektów jak energetyka i środowisko. Tutaj bardzo mocny nacisk kładziony jest przede wszystkim na adaptację do zmian klimatu, a także na rozwój odnawialnych źródeł energii. Rozwój transportu, zarówno transportu szeroko pojętego, jak i transportu miejskiego. Rozwój ochrony zdrowia, rozwój i ochrony dóbr kulturowych, a także rozwój pomocy technicznej. W samych założeniach programu Phoenix identyfikowane są także wyzwania. Ja tutaj w tej perspektywie chciałabym naszego dzisiejszego spotkania skupić się tylko i wyłącznie na aspekcie środowiska, ponieważ to tak na dobrą sprawę naszych produktów i naszych rozwiązań dotyczy. Czyli przede wszystkim w projekcie bardzo szeroko, w programie bardzo szeroko uwidoczniony jest i podkreślony aspekt betonozy, czyli takiego nadmiernego uszczelniania powierzchni szczelnych, co w dalszej perspektywie może się przyczyniać między innymi do powodzi miejskich. Powodzie te nie są tylko i wyłącznie skutkiem nadmiernego betonowania powierzchni, które mogłyby w pewnym stopniu być mniej uszczelnione, ale także postępujących zmian klimatu. Klimat w ostatnich latach, to jak wszyscy doskonale naocznie widzimy, się zmienia. Mamy nie tylko długotrwałe okresy suszy, które powodują nadmierne wysuszenie gleby do obniżenia poziomu wód gruntowych czy poziomu w rzekach, ale te zjawiska często poprzedzone są gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, takimi właśnie jak silne burze z silnymi deszczami nawalnymi.
I w zakresie infrastruktury miejskiej, tak jak widzicie Państwo po prawej stronie naszego slajdu, zdjęcia z dwóch miast. Jest to górne zdjęcie, jest to zdjęcie z Łodzi, dolne zdjęcie jest to zdjęcie z Gdańska, gdzie właśnie infrastruktura kanalizacyjna nie była przygotowana na przyjęcie takiego opadu, co w konsekwencji doprowadziło do zalania przestrzeni miejskiej. Produkty firmy Ecolunicon wpisują się w obszar, jeden z priorytetów tego programu, mianowicie energetyka i środowisko. Mówimy tutaj o priorytecie, o celu szczegółowym, który dotyczy wspierania przystosowania się do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi, katastrofami, a także odporności z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego. W celach szczegółowych programu Fenix mamy zapis o tym, który pozwolę sobie tutaj zacytować. W zakresie gospodarowania wodami opadowymi w miastach wspierane będą systemy mające za zadanie zapobieganie podtopieniom i zalaniom, ograniczenie skutków tych zjawisk, zwiększenie odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak ulewy, susze czy powodzie błyskawiczne, spowolnienie odpływu oraz retencjonowanie wody wraz z jej systemami zagospodarowania przy wykorzystaniu komponentów opartych o zielono-niebieską infrastrukturę oraz rozwiązań opartych na przyrodzie. Wsparcie tych działań w tym zakresie dystrybucji wód opadowych będzie miało również na celu zapobieganie, a także przeciwdziałanie suszy. Wspierane będą ponadto inteligentne systemy gospodarowania wodami opadowymi. Jak doskonale wiemy, niestety nie w każdym miejscu, zwłaszcza w obszarze silnie zurbanizowanym, mamy możliwość zastosowania dużych, otwartych zbiorników retencyjnych, które mogłyby przyczynić się do przyjęcia całej ilości opadu. Dlatego w takich przypadkach, czyli wszędzie tam, gdzie niestety nawet sama powierzchnia takiego otwartego zbiornika retencyjnego pozwoli na zatrzymanie całego opadu kierowanego do zlewni, tutaj możemy zastosować produkty Ecolunicon. Pierwsza grupa produktów są to zbiorniki retencyjne Hydrozone Benefit. Są to rozwiązania, o których troszeczkę powiem szerzej. A także druga kwestia, jest to system inteligentnego gospodarowania i zarządzania wodami opadowymi Boomerang Smart. Pierwsza grupa produktów, czyli zbiorniki Hydrozone Benefit. Na tym slajdzie widzą Państwo ideowe zestawienie całego systemu, jakim jest Hydrozone Benefit. Pierwszym istotnym aspektem tych zbiorników jest podczyszczenie, czyli woda opadowa, która pochodzi ze zlewni miejskich, jest podczyszczana zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w zakresie wód opadowych i roztopowych, a także wprowadzenie jej do odbiornika. Mianowicie wykorzystywane są tutaj urządzenia, wysokosprawne osadniki wirowe, które przyczyniają się do zatrzymania zawiesiny, która jest cięższa od wody, a także separatory substancji ropopochodnych, które służą do zatrzymywania substancji ropopochodnych. W zakresie rozporządzenia spełnione są limity stężeń na odpływie z tych urządzeń, czyli 100 mg na decymetr sześcienny dla zawiesin ogólnych, a także 15 mg na litr w zakresie węglowodorów ropopochodnych. Co istotne, urządzenia te w myśl przepisów są wyrobami budowlanymi, zatem ich wprowadzenie i udostępnienie na rynku powinno być przeprowadzone w odpowiedni sposób. Produkty Ecolunicon w tym zakresie posiadają odpowiednie dopuszczenia, odpowiednie dokumenty dopuszczające do obrotu, a także odpowiednie znakowanie. W zakresie osadników wirowych są to wyroby znakowane znakiem typu B. W zakresie separatorów substancji ropopochodnych urządzenia te spełniają wymagania z normy zharmonizowanej 858. W myśl tej normy urządzenia te spełniają wymóg w zakresie separatorów klasy pierwszej, czyli na odpływie z urządzeń osiągamy 5 mg na litr substancji ropopochodnych. Ja w dzisiejszym naszym spotkaniu nie chciałabym się skupiać na szczegółach dotyczących samych urządzeń, natomiast chciałabym podkreślić, że po prostu te urządzenia są częścią składową systemu Hydrozone Benefit. Druga część tego układu to przede wszystkim retencja, czyli wodę, która dopływa, jest wstępnie podczyszczona z obszarów, które tego wymagają, musimy zretencjonować. Tak jak powiedziałam, nie wszędzie i nie zawsze jesteśmy w stanie wykorzystać zbiorniki otwarte czy obszary, gdzie woda może być zretencjonowana w inny sposób niż w zbiorniku podziemnym. Zbiorniki retencyjne podziemne mają modułową budowę, konstrukcję, czyli mogą być dostosowane do warunków danej zlewni, czyli do dostępnego miejsca w planie. Ich eksploatacja jest bardzo prosta, z poziomu terenu mamy dostęp do takiego zbiornika, czyli możemy wykonywać wszelkie prace eksploatacyjno-serwisowe poprzez zejście do tego zbiornika zgodnie z przepisami BHP.
Tak jak powiedziałam, również zbiorniki są wyrobami budowlanymi. W zakresie zbiorników retencyjnych posiadamy krajową ocenę techniczną, która umożliwia nam znakowanie tych wyrobów znakiem B. I to, co wcześniej mówił pan Jacek, nie tylko retencjonowanie wody opadowej i odprowadzanie jej do sieci, z perspektywy tego programu istotne jest wykorzystanie wody opadowej. Woda opadowa ze względu na swoje parametry może być wykorzystywana do różnych celi. Tą wodę z powodzeniem możemy wykorzystać do podlewania terenu zielonego, który będzie nie tylko w samym pobrzeżu zbiornika, ale także gdzieś w bardziej odległych punktach. Wodę opadową z powodzeniem możemy pobrać ze zbiornika i wykorzystać na cele komunalne, takie jak mycie ulic, mycie parkingu. Woda ta może również zostać wykorzystana do zasilania szaletów miejskich, a także możemy ją wykorzystać na cele przeciwpożarowe. Kilka słów więcej na temat funkcji zbiornika Hydrozone Benefit z wykorzystaniem wody na cele opadowe, czyli woda, która we wstępnym części naszego układu jest podczyszczona, wprowadzana jest do zbiornika retencyjnego, w której stosujemy dodatkowe moduły funkcjonalne. Z perspektywy takiego zbiornika możemy wyprowadzić kruczce, które są wyprowadzone na poziom terenu i tam wóz asenizacyjny może po prostu podjechać i wodę wypompować. Drugie zastosowanie jest to zbiornik Hydrozone Benefit z funkcją podlewania. Tutaj, tak jak podobnie w poprzednim systemie, w części retencyjnej zastosowany jest odpowiedni moduł funkcjonalny. W zależności od potrzeb, od tego, jakie są możliwości także danej zlewni, woda może zostać wyprowadzona w następujący sposób. Możemy zastosować automatyczne, podzielić naszą zlewnię na strefy i możemy zastosować podlewanie automatyczne, czyli linie kroplujące plus zraszacze. Możemy także zastosować prostszy system, czyli umieszczenie bezpośrednio w zbiorniku retencyjnej pompy, podłączenie się do złączki i możemy podlewać okoliczną zieleń czy bioróżnorodność za pośrednictwem po prostu zraszacza. Inną funkcją jest także funkcja przeciwpożarowa, czyli wody opadowe, które mamy już w tym naszym zbiorniku retencyjnym. Zamiast odprowadzać do sieci, możemy po prostu zatrzymać i zastosować je do ugaszenia pożaru, jeśli oczywiście takowy miałby miejsce. Czyli wszędzie tam, gdzie taka funkcjonalność jest możliwa, możemy tą wodę z powodzeniem zastosować, co przede wszystkim przyczynia się do tego, że ograniczamy zużycie wody wodociągowej. Z dodatkowych aspektów możemy zastosować również zbiorniki Hydrozone z funkcją hydrofitową. Funkcja hydrofitowa, czyli tak jak powiedziałam, mamy wcześniej układ podczyszczający, który podczyszcza wody opadowe w zakresie zawiesiny czy substancji ropopochodnych. Natomiast oczyszczalnia hydrofitowa, czyli jest to układ, który przyczynia się do podczyszczenia biogenów z wody, takich jak azot i fosfor. Z perspektywy takiego zbiornika część hydrofitowa będzie widoczna tutaj może na tym zdjęciu, czyli tutaj po prawej stronie widzą Państwo w takim przekroju technicznym, jak wyglądałby taki zbiornik, czyli dolna część zbiornika, zbiornik z komorą retencyjną. W górnej części tego zbiornika mamy zastosowany układ hydrofitowy, czyli podczyszczenie wody z biogenu, który także przede wszystkim przyczynia się do takiego poprawy aspektu wizualnego, czyli stosujemy tutaj właśnie zielono-niebieską infrastrukturę. Wody opadowe można, które zgromadzone są w tej części dolnej układem pompowym, że tak powiem, podać do góry i doprowadzić do takiej oczyszczalni, do takiego złoża hydrofitowego. To, co również wcześniej było wspomniane, przy wykonywaniu obliczeń zbiornika, jakby obliczenia całej sieci deszczowej, istotne jest korzystanie z aktualnych danych. Jeżeli Państwo korzystają z narzędzia, jakim jest Water Folder, czyli tutaj głównie pytanie jest to skierowane przede wszystkim do osób zajmujących się projektami, gdzie mogą Państwo dobierać nasze produkty, nasze rozwiązania. Mają Państwo możliwość korzystania z nowoczesnego narzędzia, z nowoczesnego modelu opadowego, czyli mogą Państwo korzystać w swoich obliczeniach z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów. To, co jest niejednokrotnie podkreślane, model opadowy, który tutaj akurat mają Państwo wizualnie pokazany po lewej stronie, czyli model Błaszczyka, jest już modelem, który niekoniecznie jest modelem aktualnym. Jeżeli mamy dostępne nowe narzędzia, które przyczyniają się do tego, że nasze obliczenia bardziej odzwierciedlają aktualne warunki pogodowe, aktualne warunki klimatyczne, to jak najbardziej należy z nich korzystać, dlatego zachęcam Państwa do korzystania. Tak jak powiedziałam, na platformie Water Folder mogą Państwo dobierać taki zbiornik.
i korzystanie z modelu opadowego Panda w ramach Państwa obliczeń w tym punkcie jest bezpłatne. Funkcje związane z wykorzystaniem wody opadowej, która pochodzi z danej zlewni, możemy łączyć. Czyli to nie jest tylko tak, że mogą Państwo wodę wykorzystywać w jednym konkretnym celu. W zależności od potrzeb, od pomysłu, od projektu, takie funkcjonalności mogą być łączone. Natomiast drugim istotnym aspektem zbiorników Hydrozone Benefit jest to, że są one często korelowane z systemem zarządzania i monitoringu Boomerang Smart. System monitoringu Boomerang Smart pozwala nie tylko na monitorowanie tego, co dzieje się z naszą zlewnią, co dzieje się z naszymi urządzeniami w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej, ale przede wszystkim pozwala na efektywne zarządzanie zgromadzonym zasobem wody. Tutaj na slajdzie mają Państwo pokazany taki schemacik, który pokazuje zasadniczo działanie takiego systemu, czyli mamy zbiornik, mamy zasób wody, mamy urządzenia, które wyposażone są w odpowiednie pomiarowanie, takie jak sondy hydrostatyczne, czujniki pomiaru, do tego mamy całą infrastrukturę towarzyszącą. Natomiast tutaj, co jest istotne, mają Państwo pokazane na przykładzie tego slajdu, mamy zbiornik retencyjny i odpływ z tego zbiornika. Czyli wodę w takim zbiorniku, jeżeli zastosujemy sobie w przypadku sieci, która jest siecią grawitacyjną, zasuwę na odpływie z takiego zbiornika, tą zasuwą możemy sterować automatycznie. Dzięki temu wodę w tym zbiorniku możemy przetrzymać i wykorzystać w innym terminie, tak żeby po prostu nie odprowadzać jej od razu bezpośrednio do odbiornika. Ja teraz chciałabym Państwu pokazać, jak wygląda system Boomerang Smart w praktyce. Udostępnię Państwu swój pulpit, zalogujemy się wspólnie na jeden z takich obiektów i pokażę Państwu właśnie, jak na żywo działa system na żywym organizmie, jakie są jego funkcjonalności. Dobrze, ja tutaj w tym momencie udostępniam Państwu swój pulpit. Przełączę się tylko na okienko naszego spotkania, ponieważ chciałabym prosić o informację, czy Państwo w tym momencie widzą mój pulpit. Dobrze, super. W takim razie już przechodzimy sobie do strony internetowej Smart. Cały system Boomerang Smart jest narzędziem, który nie wymaga od użytkownika, od eksploatatora posiadania całej infrastruktury związanej z serwerownią. Wymaga tak na dobrą sprawę od Państwa jedynie dostępu do internetu. Mogą Państwo korzystać z tego narzędzia za pośrednictwem tak na dobrą sprawę każdej przeglądarki internetowej. I w tym momencie tutaj mamy stronę startową, logujemy się. Czyli dane, które uzyskają Państwo od operatora poprzez przycisk zaloguj, otrzymają Państwo login i hasło. I w tym momencie logujemy się na stronę. Tutaj mamy stronę startową pokazującą właśnie system Boomerang Smart. I tutaj to, co widzimy. W przypadku pierwszej strony mamy mapę. Mapa, która pokazuje Państwu zlokalizowanie obiektów wpiętych do danego tematu. Tutaj w tym przypadku obiekt, który pokazuję, mamy tutaj jeden obiekt, jest to pompownia przy zbiorniku retencyjnym, natomiast jeżeli w danym miejscu mieliby Państwo więcej takich obiektów, pompowni, zbiorników czy innych urządzeń, te obiekty byłyby, można je tutaj zlokalizować sobie na mapie i mamy wtedy podgląd do wszystkich takich obiektów. Po prawej stronie mamy informację dotyczącą alarmów, czyli jeżeli coś się dzieje z naszymi urządzeniami, wyskakują tutaj nam powiadomienia, także powiadomienia, które mogą Państwo otrzymywać za pośrednictwem SMS. Dolny obiekt, obiekty, czyli tutaj mają Państwo wyszczególnione obiekty, które znajdują się w ramach tutaj tego przedmiotowego przedsięwzięcia, informacje o prognozie pogody, a także o serwisie. Możemy przejść sobie na obiekt bezpośrednio klikając na niego lub na lewej stronie w naszej tutaj liście rozwijanej możemy sobie wybrać zakładkę obiekty. I tak jak Państwo widzieli, tutaj mamy dosłownie jeden obiekt, klikamy i przechodzimy sobie na dane. Po lewej stronie mamy schemat, który pokazuje ideowo, o jakim obiekcie mówimy. Tutaj w tym konkretnym przypadku mamy pompownię wód opadowych zlokalizowaną bezpośrednio za zbiornikiem retencyjnym. Jest to układ dwóch pomp pracujących w pracy naprzemiennej. Po prawej stronie mamy
informacje na temat statusu pomp, czyli mamy pompę 1, pompę 2, mamy informacje o tym, jakie jest zużycie prądu, jaka jest ilość załączeń danego dnia, jaki jest czas pracy danego obiektu. Mamy również takie informacje jak ustawienie poziomów, czyli z perspektywy pompowni mówimy o tym, na jakich poziomach następuje załączenie, wyłączenie pompy, czyli tutaj mają Państwo do tego podgląd. Przechodząc sobie na poszczególne kolejne okienka, przechodzimy w parametry bardziej szczegółowe, czyli tutaj mamy informację dotyczącą już naszych obiektów, czyli różnego rodzaju zestawienie. Po lewej stronie, co istotne, mają Państwo informacje o tym, jakie są przyjęte poziomy pracy danego obiektu. Dzięki funkcjonalności tego narzędzia mogą Państwo w sposób zdalny, bez konieczności wyjazdu na obiad na obiekt, bez konieczności logowania się na tym obiekcie, zmiany ręcznej takiego obiektu, mogą Państwo w sposób automatyczny zmienić nastawy danych obiektów, co jest niewątpliwie pomocne w przypadku, kiedy mają Państwo dosyć rozbudowaną sieć i mają Państwo kilkanaście obiektów, czyli po prostu wiązałoby się to z tym, że na każdy taki obiekt trzeba pojechać, zmienić nastawę na sterowniku. W tym momencie mogą to Państwo zrobić z komputera w sposób automatyczny. Co istotne, tutaj mają Państwo jeszcze inne dane dotyczące samych obiektów. To, co tutaj jeszcze chciałabym Państwu pokazać, to informacje, które dotyczą bardziej szczegółowo naszych obiektów, co możemy umieścić dodatkowo w naszym schemacie. Możemy umieścić również dokumentację techniczną, która dotyczy danego obiektu. Możemy umieścić sobie tutaj w systemie na przykład dokumentację techniczno-ruchową danych obiektów, możemy umieścić rysunki szczegółowe, możemy określić sobie tutaj dodatkowo inne dokumentacje, które są pomocne. Proszę pamiętać, że z perspektywy obiektów, które potem mamy, że tak powiem, eksploatowane przez kilkanaście lat, musimy pamiętać o tym, żeby ta dokumentacja u nas była. Jeżeli ją mamy zgraną na komputer, możemy ją umieścić w programie, czyli w każdym momencie mają Państwo dostęp do tej dokumentacji. I tutaj w tym konkretnym przypadku mamy zbiornik retencyjny o łącznej pojemności około 1500 m3, czyli tutaj mają Państwo pokazane, jak wygląda ten zbiornik, jakie są pozostałe elementy, jakie są rzędy takiego zbiornika. Mamy również dostęp do dokumentacji techniczno-ruchowej. Tak, czyli tutaj jest pełny opis dla danego urządzenia. Tutaj mamy dodatkowo dostęp do wszystkich alarmów, czyli mają Państwo pełen rejestr zdarzeń, które wydarzyły się na obiekcie. Każdy taki element możemy potwierdzić, tak, czyli jeżeli dostaliśmy informację, wiemy o tym, możemy sobie to tutaj po prostu potwierdzić, co też usprawnia pracę, tak, czyli nie musimy jechać za każdym razem na obiekt, tak, czyli wszelkie zdarzenia, które wydarzyły się na obiekcie są tutaj rejestrowane, mają Państwo do nich dostęp. Informacje dotyczące krótkoterminowej prognozy pogody, czyli mamy informacje o tym, tutaj mamy dzisiaj 27, jaka temperatura, o jakich godzinach może się pojawić, mamy również informacje o tym, że na przykład w dniu jutrzejszym może pojawić się deszcz. Czyli wykorzystanie takiego systemu pozwala nam na zarządzenie, czyli w tym momencie dodatkowe moduły funkcjonalne takiego oprogramowania mogą przyczynić się do tego, że jeżeli mamy informację o prognozie pogody, o tym, że jutro będzie padał deszcz, możemy sobie wstępnie przeliczyć, ile tego deszczu będzie padać, możemy sprawdzić, czy nasz układ, czyli nasz zbiornik w tym momencie jest przygotowany do tego, aby taką ilość deszczu przyjąć. Jeżeli nie jest przygotowany, to możemy właśnie w sposób zdalny doprowadzić do tego, aby przygotować ten zbiornik, aby był przygotowany na przyjęcie takiego nadmiaru. Co jeszcze tutaj ciekawe, jeśli chodzi o sam układ, tutaj mamy mapkę, mogą Państwo sobie poprzez różne dodatkowe funkcjonalności, co mogą Państwo jeszcze dodatkowo zrobić? Mogą Państwo wczytać mapy, czyli jeżeli mają Państwo mapę, gdzie mają naniesioną sieć, czy identyfikację danej zlewni, która wchodzi w dane przedsięwzięcie, mogą ją Państwo tutaj podczytać. Natomiast można również sobie w sposób ręczny na przykład narysować sieć kanalizacji deszczowej, która jest doprowadzona do danego zbiornika, tak? Czyli w tym momencie możemy sobie narysować naszą linię, tak? I mają Państwo w tym momencie dodatkową funkcjonalność, czyli możemy sobie tutaj narysować przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej.
Dobrze, i teraz wrócimy sobie już dalej do prezentacji. Tutaj system monitoringu Boomerang chciałam pokazać Państwu po prostu jako ciekawostkę, tak jak ten system działa na żywym organizmie. I teraz kilka przykładów wdrożeń, rozwiązań obejmujących zarówno Hydrozone Benefit, jak i system monitoringu Boomerang Smart. Pierwsza z takich realizacji jest to zbiornik Hydrozone Benefit z systemem zarządzania Boomerang Smart w miejscowości Międzywodzie. Wyzwaniem w tym temacie było przystosowanie tutaj danej zlewni do regularnych podtopień oraz suszy, zwłaszcza w północnej części miasta. W ramach tego przedsięwzięcia został zaprojektowany zbiornik retencyjny. Po prawej stronie mamy taki schemat blokowy, który pokazuje, jak działa ten układ. W pierwszej części mamy zlokalizowany układ podczyszczający o przepustowości maksymalnej około 150 litrów na sekundę. Dalej mamy wydzieloną strefę retencyjną, z której odprowadzenie do odbiornika realizowaliśmy w sposób ciśnieniowy, czyli układem pompowym zlokalizowanym bezpośrednio w zbiorniku retencyjnym. I w tym przypadku wykorzystywane wody w zbiorniku retencyjnym są do podlewania okolicznej zieleni. I tutaj mamy po lewej stronie zdjęcie, które obrazuje to, jak w tym momencie ten dany obszar, w którym jest zastosowany zbiornik, wygląda po odtworzeniu nawierzchni, czyli mamy teren zielony, w obrębie tego zbiornika mamy szafę sterowniczą, czyli w tym momencie eksploatatorzy mogą w prosty sposób, podłączając się do zbiornika z łączką, podlewać okoliczny teren. W tym temacie został również zastosowany system Boomerang Smart, dzięki czemu mamy w każdej chwili podgląd do tego, jaki jest stan napełnienia zbiornika, czyli możemy w sposób automatyczny zmienić nastawy pomp, czyli jeżeli jest informacja o tym, że my spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, zweryfikujemy, ile wody jest w zbiorniku, czy zbiornik byłby przygotowany na przyjęcie takiego opadu. Jeżeli nie, zbiornik jest opróżniany do poziomu, który spowoduje przyjęcie deszczu, który dopłynie z danej zlewni. Drugi przykład przedsięwzięcia jest to układ kilku urządzeń zastosowanych w Gorzowie Wielkopolskim. W tym przypadku również do czynienia mieliśmy z kwestią uregulowania gospodarki opadowymi i roztopowymi na terenie zlewni przy ulicy Szmaragdowej. Jest to zbiornik, jest to układ, to co Państwo widzą, jest to układ czterech zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w Parku Słowiańskim. Co istotne, mam nadzieję, że tutaj otwory, które Państwo widzą, są dla Państwa na tych zdjęciach widoczne. Są to otwory infiltracyjne, czyli wodę opadową, którą mamy zretencjonowaną w tym zbiorniku, nie odprowadzamy bezpośrednio do odbiornika, tylko wykorzystujemy w tym miejscu i rozsączamy ją do gruntu. Z perspektywy infiltracji istotne jest to, żeby na etapie projektu zweryfikować, czy w danym miejscu zastosowanie układu rozsączającego jest po prostu możliwe. Dodatkową funkcjonalnością w tym temacie było również zastosowanie zbiornika Hydrozone Benefit, zbiornika mniejszego z układem dodatkowo podczyszczającym wody opadowe i wykorzystaniem wody opadowej do zasilania szaletu miejskiego, który zlokalizowany jest na terenie parku w pobliżu zbiornika retencyjnego. W przypadku tej inwestycji również został zastosowany system monitoringu Boomerang Smart. I jeszcze jedna z inwestycji, jest to inwestycja w Chojnicach. W tym przypadku tutaj bardziej cały nacisk na ten projekt nie był stawiany tyle na zbiorniki podziemne retencyjne, co na sam system zarządzania wodami opadowymi, czyli tutaj stosowaliśmy system Boomerang Smart. W ramach tego przedsięwzięcia dostarczyliśmy komorę zasów z całym wyposażeniem technologicznym. Całe przedsięwzięcie polegało również na usprawnieniu gospodarowania wodami opadowymi w mieście Chojnice, czyli wody opadowe, które są kierowane z różnych obszarów miasta, dopływają do komory zasów, która zbiera wody z poszczególnych obszarów. Dzięki systemowi automatycznych zastawek wody pomiędzy poszczególnymi sekcjami możemy przełączać. Dodatkowo zastosowany moduł pozwalający na pomiar jakościowy wody, która dopływa do zbiornika, pozwoliła nam również na wychwycenie ewentualnych zrzutów ścieków sanitarnych.
I żeby zabezpieczyć teren przyległy w parku, Parku Tysiąclecia, tam mamy zbiornik retencyjny, ponieważ te wody mogłyby dopłynąć do tego zbiornika, został zastosowany dodatkowy zbiornik buforowy, czyli w momencie, kiedy mamy pomiar wód opadowych i mamy informację o tym, że ładunki pewnych substancji są przekroczone, następuje przełączenie zasób i taki zrzut wód jest kierowany do zbiorników buforowych, czyli nie wprowadzamy ich po prostu do miasta, na teren parku, czyli tam, gdzie po prostu doprowadzenie takich wód zanieczyszczonych no, w sposób niekorzystny wpływa na odbiór takiego miejsca. Jakie korzyści płyną z zastosowania systemu Boomerang w tym konkretnym przypadku? Zostało osiągnięte poprawa bezpieczeństwa powodziowego w czasie trwania silnych deszczy. Została zmaksymalizowana objętość przetrzymywanej wody w zbiornikach retencyjnych, a także zabezpieczony został układ przed rozprzestrzenianiem się wody opadowej bez konieczności zatrzymania całego przepływu do kanalizacji deszczowej. Czyli proszę Państwa, podsumowując troszeczkę tą część, o której tutaj mówiłam, to chciałabym, żeby po tym dzisiejszym naszym spotkaniu mieli Państwo tutaj taki pogląd, jakie produkty możemy wykorzystać, czyli nie tylko zbiornik retencyjny, nie tylko retencja, ale także moduły funkcjonalne, które stosowane są do wykorzystania wody opadowej, system Boomerang, który w tym przypadku współdziała nie tylko z samym zbiornikiem retencyjnym, ale również z pozostałą infrastrukturą w obrębie danego przedsięwzięcia, możemy opomiarować i po prostu w sposób zdalny zarządzać efektywnie, to jest tutaj istotne tym systemem. I tutaj tak na dobrą sprawę zastosowanie naszych urządzeń może, mam nadzieję, uatrakcyjnić Państwa projekt, czyli tam, gdzie po prostu nie jest możliwe zastosowanie zbiorników otwartych, zbiorników naziemnych, takich jak na przykład stawy, to zastosowanie rozwiązań z wykorzystaniem wody, no mam nadzieję, przyczyni się do poprawy zakresu gospodarowania wodami opadowymi w danym miejscu. Dziękuję Monika za tę interesującą prezentację i Twoje wnioski. Jak Państwo widzą w tej chwili na ekranach pojawił się formularz i to jest ten moment dla wszystkich tych, którzy czują potrzebę indywidualnej rozmowy z naszymi ekspertami, którzy chcą porozmawiać jeden na jeden. To jest ten moment, gdzie mogą Państwo pozostawić kontakt do siebie, imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy i żeby nam było łatwiej przekierować Państwa temat do odpowiedniego eksperta, to prosiłabym również, żeby napisać, czy chcą Państwo rozmawiać z ekspertem Ecol Unicon, czy z ekspertem retencja.pl. To zdecydowanie nam ułatwi sprawę. Dajmy sobie może minutę na to, żeby wszyscy chętni mogli zadeklarować chęć rozmowy, a za moment przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Dosłownie jeszcze pół minutki. Widzę, że jeszcze Państwo wypełniają ankietę, więc dajmy sobie jeszcze chwilę na to, by mogli się Państwo zdeklarować i za chwilę ruszamy z pytaniami i odpowiedziami.
porządku. Dziękuję bardzo. Ja ten formularz jeszcze po zakończeniu naszej sesji Q&A wrzucę Państwu na ekrany. Także jeżeli jeszcze pojawi się chęć dołączenia i rozmowy indywidualnej, to jeszcze będzie na to przestrzeń. Tymczasem chciałabym przejść do właśnie sesji pytań i odpowiedzi. I to było pytanie, Jacku, do Ciebie, z tego co pamiętam, pojawiło się przy Twojej prezentacji. Czy uszczelnienie na przykład bezwykopowa naprawa istniejących dużych kolektorów kanalizacji deszczowej, a następnie ich przeznaczenie na zbiorniki retencyjne lub czasowo zatrzymujące wody deszczowe może być dofinansowane z programu Fenix? Myślę, że jak najbardziej tak. W poprzedniej perspektywie ten projekt bydgoski miał bardzo duży komponent renowacji kanałów, nawet bez przeznaczenia na zbiorniki retencyjne. Natomiast tutaj chyba bym zwracał uwagę na dopełnienie takiego projektu jednak jakimiś elementami zahaczającymi bardziej o zielono-niebieską infrastrukturę, żeby no właśnie, tak jak brzmi ten cytat z pana Piotra Czarnockiego, żeby nie było to wyłącznie kanalizacja. Ten zielono-niebieski komponent gdzieś tam by trzeba o nim pomyśleć, czyli może warto by było spojrzeć, co się dzieje z wodami opadowymi przed tym, jak one trafiają do tej kanalizacji deszczowej. Jak długo trwało wykonanie takiego projektu? Tutaj chodziło o omawiany przez Ciebie projekt w Grudziądzu. Mówiłeś tam o tym, jak długo to trwa, jakbyś mógł jeszcze przypomnieć. No to wszystko zależy od tego, do jakiego momentu chcemy dotrzeć. Tak? Tu bym powiedział, że to jest 6 do 12 miesięcy. No jakby z całością takiego miasta, ze spojrzeniem na całość. Pewne czynności można zrównoleglić, no ale nie wszystkie, czyli jest kwestia na pewno priorytetyzacji. Jeżeli by ktoś szukał możliwości skrócenia czasu wykonania, to myślę, że dość szybkie wyprowadzenie, którymi zlewniami, którymi obszarami priorytetowymi chcielibyśmy się zająć, mogłoby spowodować przyspieszenie, czy umożliwić przyspieszenie modelowania hydrodynamicznego i opracowywania koncepcji dla takich zlewni, więc wtedy może by to było troszkę krócej. Ale ja bym sensownie liczył na tak duży projekt tej skali, porządkujący wszystko, jeżeli jeszcze byśmy chcieli mieć kalibrację modelu hydrodynamicznego, no to myślę, że 12 miesięcy to bym tak to kalkulował. Czy wymagane będzie opracowanie studium wykonalności, by aplikować o środki Fenix? No, powiem Państwu tak, no, dużo widzieliśmy już w poprzednich latach zmian, jeżeli chodzi o sposób pozyskiwania finansowania na inwestycje. Ja bym instynktownie odpowiedział, że oczywiście tak. To znaczy, że będzie studium wykonalności, generator wniosków i wszystko będzie działało tak jak w poprzedniej perspektywie, ale wiecie Państwo, od czasu, gdy pieniądze są przywożone w postaci takiego spektakularnego, wielkiego czeku i wręczane przy okazji, nie wiem, jakichś wizyt polityków, trudno mi powiedzieć, bo ja powiem, że tak, wymagane będzie studium wykonalności, a tymczasem polityk przedwyborczo przywiezie Państwu wielki czek. No. Myślę, że może być różnie. Myślę, że będzie wymagane studium wykonalności, o tak mówię. Na jakie zadania w szkole w Grudziądzu potrzebne było pozwolenie? Nie jest dla mnie jasne, jakie pozwolenia są niezbędne, a co można zrealizować bez większego zamieszania formalno-prawnego? No i tak, dotykają Państwo najtrudniejszych tematów, bardzo, bardzo trafnie. No, najtrudniej jest, jeżeli chodzi o sprawy formalno-prawne, z infiltracją do gruntu. Tak? Na ile to jest wprowadzanie wód opadowych do gruntu, a zatem na ile potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne. Tak? Czyli ja bym powiedział, że bez zamieszania w tym obszarze na pewno można by realizować projekty z tego działania 1.5 ZNI, zielono-niebieska infrastruktura, gdzie bez koncentrowania odpływów wód opadowych następowałby jakby naturalny spływ na jakieś powierzchnie odszczelnione. Myślę, że tego typu projekty można spokojnie wymiarować czy przewidywać w takiej skali, jak szkoła
podstawowa. Natomiast problem zaczyna się pojawiać w momencie, gdy albo realizujemy... No właśnie, może jeszcze nie ma takiego problemu w sytuacji, gdy mamy zbiornik podziemny na kanalizacji, system w całości zamknięty i to właściwie bardzo Państwa mogłoby kierować w stronę firmy Ecolunicon i zbiorników podziemnych. No bo jeżeli mamy zbiornik, który jest na kanalizacji i jego przelew jest też do kanalizacji, no to właściwie jedziemy na zgłoszenie nieomal jako system po prostu kanalizacji i to idzie dość prosto. Może by się można też zastanowić, jak dużo zamieszania formalno-prawnego można przenieść na część PFU, tak, czyli co jest potrzebne. Natomiast no to jest ocena stopnia przygotowania projektu i jego harmonogramu. Tu chyba nie podejmuje się tak odpowiedzi z marszu, czy można na przykład mieć pozwolenie wodnoprawne nieuwzględnione w PFU. To bym się musiał bardzo namyśleć, co tam jest. Ale pierwsze zalecenie moje byłoby starać się nie koncentrować odpływu i wtedy można dużo zdziałać. I to pytanie do Moniki. Jaki jest system opróżniania takiego zbiornika retencyjnego? Tutaj odpowiem na to pytanie w ten sposób. To zależy. W przypadku zbiorników retencyjnych, z których odprowadzenie wody opadowej realizowane jest w sposób ciśnieniowy, czyli w momencie, kiedy nie ma odpływu grawitacyjnego, stosowany jest układ pompowy i załączanie takich pomp jest dobierane w tym momencie indywidualnie na podstawie ilości wód opadowych, załączeń, możliwości odbiornika, czyli jest to po prostu dobierane indywidualnie do projektu. W przypadku zbiorników, z których mamy odpływ grawitacyjnych, na wylocie z takiego zbiornika może zostać zamontowana zasuwa z napędem, która po prostu z poziomu systemu boomerang może być sterowana automatycznie i tutaj nastawy takiej zasuwy też są dobierane w sposób indywidualny. Czyli tak na dobrą sprawę to zależy, w jaki sposób odprowadzamy wody opadowe ze zbiornika. I kolejne pytanie o koszty, czyli ile kosztuje żelbetonowy zbiornik segmentowy o pojemności 500 metrów sześciennych? Tak, na to pytanie mogę odpowiedzieć w podobny sposób, czyli to zależy. To zależy przede wszystkim od tego, jakie stosujemy dodatkowe moduły funkcjonalne na wykorzystanie wód opadowych, czyli w nawiązaniu do tego, co powiedziałam, czyli nie tylko retencję, ale również wykorzystanie tych wód. I także to też będzie zależało od tego, jak rozbudowany na przykład mógłby być system boomerang, czyli jakie dodatkowe kwestie związane z zarządzaniem wodami opadowymi wchodziłyby w zakres danego przedsięwzięcia, a także od tego, jak duży byłby układ podczyszczający przed takim zbiornikiem, czyli od przepustowości danej zlewni. Czyli jeżeli chcieliby Państwo poznać takie bardziej szczegółowe koszty dla danej inwestycji, to tutaj zachęcam do kontaktu z opiekunami techniczno-handlowymi Państwa regionu. I dla danej inwestycji myślę, że tutaj będzie możliwe przygotowanie jak najbardziej oferty dla Państwa. Tak, Panie Krzysztofie, ja zachęcam do tego, żeby zostawić kontakt do siebie i wtedy szczegółową wycenę będzie można od nas uzyskać. Jacku, teraz wracam do Ciebie. Czy można otrzymać dofinansowanie na dostawę i montaż wodomierzy? No nie z tego projektu związanego z wodami opadowymi, bo to rozumiem, że mówimy o wodomierzach, czyli o wodociągu. Tam jest jakiś komponent związany z Kapośką, czyli z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Jest też jakieś chyba jedno działanie związane z wodą pitną, ale przyznam, że nie rozczytywałem dokładnie, jak to działa. Nie sądzę, żeby to dotyczyło dostawy i montażu wodomierzy. Tutaj ostatnie pytanie, jakie widzę na naszym czacie. Czy można gdzieś zapoznać się szerzej z projektem Grudziądza na stronach retencja.pl? Jest taki krótki opis tego projektu w zakładce zrealizowane projekty, ale tu chyba odpowiem analogicznie, jak Olga Państwu odpowiadała, to znaczy zapraszam do kontaktu ze mną, chętnie przedstawię. Natomiast ja też wyłapałem jeszcze z czatów jakąś dyskusję i pytania. Nie wiem, czy to poruszyć, ale tam była kwestia ławki i karmnika, której Państwu odmówiono finansowania, tak, że to nie jest część projektu deszczowego. No, przyznam, że jestem trochę skonfundowany, bo też jakby trudno przewidzieć, jakie było pytanie, czy zrozumieć, jakie było pytanie, odpowiedź ministerstwa w konkretnym przypadku. No,
trudno określić granice szaleństwa, tak, instytucji finansujących, które dopatrują się jakiejś zależności lub niezależności części infrastruktury. Tak? No, ja nie wiem, może dla mnie karnik jest tak małym elementem całości, że nawet bym pewnie nie wspominał za bardzo o jego instalowaniu, ale no, to są jakieś chyba dość specyficzne sytuacje. Według mnie infrastruktura typu ławki jak najbardziej, bo mówimy o udziale społeczeństwa, o tworzeniu projektów dla ludzi, zielono-niebieska infrastruktura, to są takie typowo rozwiązania parkowe. Bardzo by mnie zdziwiło, gdyby ktoś powiedział, że nie można w ramach takiego projektu dopełnić alejki i dojścia do ogrodu deszczowego przy pomocy ławki. To bym był bardzo zaskoczony. Więcej pytań na czacie nie zarejestrowałam. Tam było jeszcze jedno, bo ja sobie zanotowałem, przepraszam bardzo, czy może być projekt częścią większego projektu? I ja uważam, że tak. Czyli jeżeli to jest część deszczowa większego projektu, to chyba też może być. Tyle, dziękuję. Dzięki Jacku za Twoją czujność. Ja znowu wrzuciłam do Państwa na ekran ankietę, w której można zgłosić chęć rozmowy bądź z naszym ekspertem Ekolunikon, bądź z ekspertem retencja.pl. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszy webinar, bardzo dziękuję naszym ekspertom za wiedzę Moniko, Jacku. Dziękuję też Państwu za obecność i poświęcony czas. Było wspomniane tutaj przez Jacka i na samym początku naszego webinaru, że firma retencja.pl zaprasza na konferencję Stormwater, która już 27-28 września w Katowicach. Ja również ze strony Ekolunikon zapraszam na tę konferencję, jesteśmy partnerem tego wydarzenia, będzie można nas tam spotkać, także mam nadzieję, że będziemy mogli się zobaczyć również na żywo, nie tylko przez telefon i nie tylko za pośrednictwem naszych webinarów. Oczywiście zachęcam do śledzenia informacji o kolejnych szkoleniach na stronie Ekolunikon w zakładce webinary. I odpowiadając na pytanie, które się najczęściej pojawia i pojawiło się już tutaj kilka razy, tak, webinar jest nagrywany, będzie Państwu udostępniony mailowo w naszej komunikacji, także proszę śledzić swoje skrzynki. Dzisiaj powinien do Państwa na maila trafić. Tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.